Biedny, wędrowny dziad zawsze marzył o łodzi. On zawsze o niej marzył. Ale dziś właśnie jest dzień, w którym mogą spełnić się marzenia. Ten dzień jest właśnie dziś. Marzenia spełniasz swe, chyba że spędzicie cyc. Ale wtedy podrap się i płyń. Ma swoją łódź, co cycuszek się spie. Ona na morza tapnę, weźmie właśnie cię. Ale wtedy ryby szaluj i nie sikaj do wody. Ty wiesz i ja wiem, przyjaciele twoi też zabiorą się, ale na tej łodzi nie ma gdzie wystrać się. Czy widziałeś kiedyś wodę w MMO? Co z tego, skoro nie dało się łodzi wybudować zajebistej takiej jak ta, co cycuszek się zje. Nie wiem, czy ty znasz te gry, gdzie zabijasz ciągle takie same moby. Chodzisz w kółko, robisz questy i nie możesz sobie takiej łodzi zrobić. Mówią ludzie, po co łodzie? Black Desert jest zbyt rozbudowany. Lepiej ściągnij Blade & Soul'a i weź w ogóle, co to za gówno, wyjdź lepiej. To jest piękna łódź i chuj. Oto najpiękniejsza moja piękna łódź i chuj. Czy ja znowu wypadł? Tak. Jestem. Patrz, to są piraci, Dzień dobry, panowie. Ty weź dawaj, panie... ich zaatakujemy. Defensa, ty, ale oni są tygrysami strasznymi. To kurwa. Się walczy normalnie? Czekaj. Nie wiem. Dobrze. Kurwa, jak ty chcesz piratów atakować, jak ty na łodzi nie umiesz wystać? Kurwa, bo chciałem wykastować spela, ale coś nie wykło. Czy oni płyną do ciebie? No weź czekaj, zawróć. Ten jakiego tam firewalla zajechał. Weź, to są na pewno bardzo bili ludzie, no. Sakurej tu awczy, nie będziemy jej robić problemu. No chodź, kurde. Ta, zbuduj. Ej, dobra. Sobie, kurwa, to dopiero będzie. Słuchaj, Ruchi, no chodź. Po pierwsze zbuduj sobie łódź, po drugie weź zdechnij potem. Jak tę łódź faktycznie rozpieprzą. Oto najpiękniejsza moja piękna łódź, chuj.